Czy lubisz odwiedzać swoją rodzinę, swoich przyjaciół? Czy cieszysz się, kiedy mają otwarte drzwi dla Ciebie, kiedy są dla Ciebie gościnni? A czy Ty również starasz się być gościnnym dla nich? Czy Twoje drzwi również są zawsze otwarte dla tych, którzy chcą Cię odwiedzić? Zapraszam do kolejnego odcinka. Witajcie, mam na imię Marcin. A to jest kolejny odcinek z serii Środowe Koło Ratunkowe, gdzie omawiamy obecnie księgę Apokalipsy. Jesteśmy już w rozdziale czwartym. Do tej pory przeanalizowaliśmy sobie między innymi, przesłania. Jezusa do siedmiu kościołów w Azji Mniejszej staraliśmy się wyciągnąć pewne ponadczasowe, uniwersalne lekcje, z których możemy skorzystać również my. Teraz natomiast jesteśmy przeniesieni do rozdziału czwartego i tutaj na samym początku przeczytam oczywiście werset pierwszy, który brzmi Potem widziałem, napisał apostoł Jan, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną brzegu Wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. Ten werset jest niezwykle ważny, ponieważ on w pewien sposób dzieli Księgę Apokalipsy na dwie części, na dwie główne części. Mianowicie gdy otwieramy rozdział pierwszy werset 19, to tam Jezus mówił do Jana, dał mu takie polecenie. Napisz więc, co widziałeś. I co jest, i co się stanie potem. Czyli widzimy, że Jezus pokazał Janowi sytuację obecną, w której żył apostoł Jan, ale później Jezus mówi ale również ukaże ci, co będzie potem, co jest i co będzie. Potem. I tak, jak analizowaliśmy sobie te przesłania do kościołów w Azji Mniejszej, to można zobaczyć, że to były przecież realne kościoły za czasów Apostoła Jana, i to był stan faktyczny w czasach Apostoła Jana. Natomiast czwarty rozdział. Wprowadza nas już w takie profetyczne klimaty, mianowicie od czasów zmartwychwstania Chrystusa aż do samego końca. Tak właśnie ten, te rozdziały właśnie o tym mówią. Będziemy w kolejnych odcinkach wieże mieć okazję je analizować. Natomiast to jest taka uga, uwaga bardzo wstępna. Ten werset jest bardzo ważny. I właśnie przy tej okazji apostoł Jan zobaczył otwarte drzwi w niebie. I usłyszał ten głos zapraszający go do środka. Czy chciałbyś dostać takie zaproszenie? Jestem przekonany, że wielu z nas tak. Chciałoby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Na szczęście, apostoł Jan napisał to, co widział, i będziemy mogli odkryć, co jest za tą zasłoną, co jest za tymi. Drzwiami. Pamiętacie, e, słowo apokalipsis z języka greckiego znaczy odsłonięcie, objawienie, i w zasadzie to jest bardzo piękne, bo to jest również motyw tego pierwszego wersetu z czwartego rozdziału. Bóg chce pokazać Janowi, jak wygląda niebo, co normalnie dla człowieka jest zasłonięte. Jeśli dobrze pamiętacie, to motyw z drzwiami był już obecny w dwóch poprzednich fragmentach, które omawialiśmy, mianowicie w liście do kościoła w Filadelfii oraz w liście do kościoła w Laodycei. Czytaliśmy w ósmym wersecie trzeciego rozdziału, jak Jezus mówi Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Prawda? I to jest jakby trochę echo tych słów, bo Jan widzi w niebie otwarte drzwi. Mówiliśmy sobie, że to Jezus otworzył te drzwi. Pamiętacie, gdy Jezus został ochrzczony, wystąpił z wody i tam czytamy takie piękne sprawozdanie, że wtedy otworzyło się niebo. Duch Święty w postaci Gołębicy stąpił na Jezusa i z tego otwartego nieba dało się usłyszeć głos samego Boga. Tyś jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. I warto to sobie powtarzać, gdyby nie Jezus, drzwi do nieba byłyby zamknięte, gdyby nie to, co Jezus zrobił, gdyby nie utożsamił się z nami, z grzeszną ludzkością, gdyby nie złożył za nas swojego życia, to drzwi do nieba cały czas byłyby zamknięte. Dzięki temu, z czego on dokonał, Jan mógł zobaczyć otwarte drzwi w niebie i mógł usłyszeć to piękne zaproszenie wstąp tutaj, wstąp tutaj. Ale w liście do Laodycei również jest motyw z drzwiami, tak jak wspomnieliśmy. Jezus w wersecie 19, pamiętamy, że to był dosyć problematyczny Kościół, że Jezus miał do niego bardzo negatywny stosunek, do stanu tego Kościoła. I tutaj czytamy w wersecie 19 i 20, Jezus mówi, Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ostatnio tego nie omawialiśmy, ale myślę, że to jest dobra okazja ku temu. Czytaliśmy, że dzięki Jezusowi drzwi do nieba są cały czas otwarte. Ale Jezus w liście do Laodycei jest ukazany jako ten, który stoi przed drzwiami i puka do nich. I wydaje się, że to bardzo jednoznacznie wskazuje, że drzwi są zamknięte. Że Jezus musi naprawdę jak ten domokrążca, jak jakiś akwizytor, prawda, chodzić od domu do domu. Płukać do tych ludzkich serc i wiemy, że ma wspaniałe rzeczy do zaoferowania, o których sobie już trochę ostatnio mówiliśmy. Złoto w ogniu wypróbowane, co jest symbolem tej wiary, tej miłości. Jest mowa o szatach białych, które są symbolem sprawiedliwości Boga. Oraz Jezus ma również. Maść na oczy, dzięki której człowiek może duchowo przejrzeć. To jest właśnie to. Jezus ma naprawdę niezwykłe dary do za zaoferowania. Niestety jednak, często drzwi naszych serc są zamknięte. Jezus ma otwarte drzwi do nieba. W każdej chwili, w której tylko zechcesz, możesz modlić się do Boga i Bóg obiecuje ci, że cię wysłucha, że cię przyjmie. Natomiast czy my mamy taką samą postawę względem Niego? Chcemy nieraz rozmawiać z Bogiem, mamy mu nieraz wiele do powiedzenia, chcemy się wyżalać, przynosić mu swoje troski, obawy, ale czy jesteśmy otwarci na to, kiedy On do nas mówi? Kiedy On chce nam coś powiedzieć? Jak jest z nami? Jezus jest otwarty na Ciebie. Czy Ty jesteś otwarty na Jezusa? Czy ja jestem otwarty na Jezusa?